Siema, sezon Bochniarski, a dziś to jest film, o którym pamiętacie film o Magdy 330? Dzisiaj porozmawiamy ponownie o niej, ale też o WPTV, nie rozumiem tej nazwy. Groszek 27, a raczej o dramie Luka Tunes versus Pupu TV. Jakby co, mam chore gardło, także otóż Luka Tunes. Znaczy, jak się to zaczęło? Przepraszam, że się podrapałem. Wszystko się zaczęło prawie, znaczy 8 dni temu zaczęło się. Jak tu Pupu zaczynał w ogóle. Jak zaczynał właśnie spamować na sobie. Ja go nie oglądam, jakby co. Więc w sumie to powiem wam, że się z nas nacjonalistą. Nie rozumiem, że obraził Polskę, skoro dodał je. No wiecie. No tego przywódcy też się rzeczy, tylko nie rozumiem, czemu jednak nacjonalistą, skoro. No dobra, przywódca trzeciej rzeczy, no umówmy się, nie dość, że robił złego, to jeszcze plagiatował. Nie wiem, swój symbol narodowy, totemkow i plagiatował. On plagiatował nawet plakaty ze Związku Radzieckiego. Tak, to jest prawda. Także to jest prawda. Ten PUPU TV naprawdę nie wiem skąd taki gość jak on powstał. W sumie to obraził TVN. Chociaż TVN no jest antypolskie. Widzimy w jego filmach, jak na przykład no nagrywa filmy. Widzimy, raczej jak ja oglądam. Są na przykład jak hymn polskich nacjonalistów. Także nie rozumiem tego gościa. Bardzo nie rozumiem. Nie wiem, jak widziałem w jednym filmie. Nie wiem, kto mówił, a czy napisał, przepraszam, że skopiował film od kogoś. A teraz na Magdy 330. Wróciła, drodzy widzowie. To znaczy z drugie konto. Zaczęła nagrać film, a raczej nagrała, przepraszam, Luka Tunes EXE, czyli no jakby to powiedzieć, co biła parodia, raczej jak ona dała w opisie, Sonic X. Ja w sumie oglądałem, raczej grałem w tą grę. Więc proszę bardzo. No i
weszła na grupę w ogóle Luka. No i ona ta napisała Fear. No coś tam, Fear? Czy ja się boję? Coś takiego. A ja napisałem nie. Ona tam nawet zapowiedziała, że zrobi Boniecki X, chociaż nie wiem, czy będzie. Jak będzie, to chętnie zobaczę sobie. Nie, ale powiem wam tyle, że w sumie mnie to będzie bawiło. Teraz na Groczek 27. Gościem wypowiedział dla mnie Seby, gdzie no po prostu widzowie wypowiedział wojnę Sebowi i Luka. Masz fajny wyjaśnienie. Powiem tak, że to co użył w ogóle Groszek, znam tę aplikację, jest na Androidzie, nie wiem, nazywa się coś tam, napisie moderator i w sumie wam powiem, że ten program będzie ciekawy. Dam wam link w opisie. Powiem. I powiem wam, że mnie bawi ten głos. I twierdzi on, że w ogóle Luka kopiuje Elevena. Ja w sumie nie wierzę w to, bo pewnie pomyślał, no on wygląda jak Eleven i w sumie ma takie podobne outro do Elevena. To tyle. Więc nie rozumiem. Ja myślę, że tak myśli Groszek. Wam powiem. A wracając w ogóle do tego programu, do moderatora. Jak pobierzecie ten moderator, to znaczy, jeżeli ktoś chciałby to sprawdzić, dam link w opisie, nie wiem, czy zadziała. Jak zrobicie, nagracie głos, znaczy zrobicie na tej aplikacji, dacie po prostu, tam jest tutaj wybór, które, i klikacie dziecko. No i po prostu zapiszecie, będziecie w szoku, jaki jest ten głos. Więc podsumowując, ta drama jest, no, nie wiem, jak to powiedzieć, taka dziwna. Jak pamiętam, jak były dramy, to było nie wiem, jakieś kłamanie. No, dobra, z Popo TV, no kłamał, ale ten to spamił u Seby, więc no. Chore.
wam powiem. Także pozdrawiam cię, Luka, Bloka, Wigosza. A i jeszcze był ten jakiś tam Poland, ale mnie mniej zainteresował. Także ile z te widzów, Luka? Także to byłoby na tyle, także yo.